Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór, sobotnie popołudnie. Nie uwierzycie, ale w końcu wydarzył się ten fantastyczny dzień, a mianowicie mama po 9 miesiącach ciąży oraz po 2,5 miesiąca posiadania kolejnego dziecka po Luni wychodzi z domu. I chyba nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przeszłam jedną ulicę i cały czas się zastanawiałam, czy wszystko jest okej, czy Mati usłyszy, że płacze, czy przecież wiem, że będzie potrafił zrobić jej mleko, ale czy na pewno, także nie, to jest jakaś masakra, naprawdę to jest jakaś masakra. Wiem, że wczoraj nawet dodałam post na UK, mamy w UK, i wszystkie mi życzyłyście fantastycznej zabawy i tego, żebym się zrelaksowała, żebym przestała myśleć przez chwilę, że przecież wiadomo, że wszystko będzie ok, a ja po prostu dalej w głowie mam tylko myśl, że czy aby na pewno, nie no, przecież wiadomo, że wiecie, no nie wypiję więcej niż jednego piwa, czy tam dwóch, i wrócę o sensownej porze, bo wiadomo, że Pola pierwsze budzenie ma o 5 rano, więc nie mogę sobie na więcej pozwolić. Tym bardziej, że jutro jeszcze mamy urodziny mojej mamy po południu. Więc muszę być od rana aktywna, no będąc mamą dzieci nie można sobie już pozwolić na żadne inne szaleństwa. Jeśli rano ty musisz wstać do tych dzieci. Także mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. Bardzo się cieszę na to wyjście, tym bardziej, że spotykam się, to moje pierwsze wyjście, idę do mojej koleżanki Justyny, z którą nie widziałam się 10 miesięcy, więc oprócz tego, że jest to pierwsze wyjście, to tego jeszcze na pewno będziemy miały o czym rozmawiać i cieszę się, naprawdę się cieszę, ale głowa głową. Może już wiecie, jak troszkę zwiciluję, to zaczynam myśleć, że przecież wiem, że wszystko jest ok i nic się złego nie dzieje. Także dziękuję wszystkim mamom z forum za lajki, za miłe komentarze dotyczące tego, jak dzisiaj powinnam spędzić wieczór i tego, że życzycie mi dobrej zabawy. Ja wam również życzę miłego sobotniego wieczoru. Bez względu na to, co robicie, czy siedzicie z dziećmi, czy im wychodzicie, czy relaksujecie się w każdy inny sposób. Także miłego i buziaczki, pa, pa.